Wstałem i nie wiem, co jest zrobione. Jestem zmęczony, ale to nic, bo jestem twardy. Chciałem wam pokazać, jak fajnie śpiewają ptaszki u mnie za oknem. Czajcie to. Nie wiem, czy było coś słychać poza szumem wiatru, ale no tak to wygląda. Zasadniczo słoneczko mnie oślepia. Zajebiście. Drugi dzień, trzeci dzień, któryś dzień z rzędu hackathonu będzie działał, a ja zaraz się pozbieram do kupy i pojadę tam, żeby pomóc ludziom przygotowywać ostateczne produkty i obserwować ich prezentacje, więc do zobaczenia. Następuje przycięcie wstęgi. Dziab, pięknie. No to jestem. Dzisiaj wydaje się, że już naprawdę intensywnie się zrobiło, bo tutaj wszyscy planują swoje pitche tak zwane, czyli prezentacje. Chodzą już do sędziów, którzy odpowiedni feedback im dają, głównie na tematy związane z medycyną i tego typu rzeczami, bo to wszystko tyczy się digital health, czyli cyfrowego zdrowia. No ja mam takie zadanie, że kiedy już wszyscy dostaną kompletną zjebkę za to, że nic nie działa, to mają przyjść do mnie, a ja ich mam ratować. Akurat tak się złożyło, że jestem w tej chwili jedynym designerem tutaj, więc będzie wesoło. No zobaczymy jak to pójdzie. Tak, więc na razie siadam i robię sobie herbę i zaczynamy, chyba tak sądzę. Tak. Drużyna ludzi za mną intensywnie pracuje nad swoją prezentacją i takich grupek rozsianych tutaj po całości jest więcej, więc w tej chwili uczestnicy hackathonu zgromadzili się w pobliskiej szatni, która została przeobrażona w jakieś takie miejsce dla sędziów. No i tam wszyscy dostają niezły wpierdziel za to, co im wyszło. No, zobaczymy. Kto przylezie pierwszy i kto będzie męczył bułę. Spokojcie to, albo Kubańcy budują bombę, albo nie wiem, co tu się dzieje, ale generalnie jest nieźle. Kabelki, takie sprawy. Patrzcie, tu jest najsympatyczniejszy uczestnik hackathonu. Zobaczcie, jaki fajny, patrz. Będą nas chyba fotografować z jakiejś dziwnej okazji, której nie rozumiem, ale to nic. Zobaczcie, jaki się tłumek zebrał. Schowali się w kiblach i zobaczcie, tutaj będzie taka sytuacja. Tutaj wszyscy siedzą i dostają w pierdziel. A ja idę gdzie indziej. A więc zostałem zaproszony do oglądania niektórych z tych prezentacji. Za chwilę tu się coś będzie działo. I'm joined by my two colleagues, Matusz and Donald. You can say hello. Right? And there's Neil. Hey Neil, right? And we're gonna be, będziemy patrzeć na to wszystko i zobaczymy, ile z tego ciekawych rzeczy wyjdzie, albo nieciekawych. To się będzie działo, a to wszystko odbywa się w damskiej przebieralni. Więc teraz wszyscy oceniają to, co zostało zrobione i zobaczymy, jak poradzi sobie następna grupa. Ta była całkiem ciekawa. Przed chwilą udało mi się posiedzieć na obradach walnego forum, które oceniało pracę grup zaangażowanych w hackathon i muszę powiedzieć, że widziałem tam naprawdę bardzo dużo fajnych projektów, więc czekam z niecierpliwością na te prezentacje wieczorem. Spróbuję któreś z nich nagrać dla Was. Może uda mi się pokazać Wam, co powychodziło tym interesującym grupom. A teraz pora na małą przerwę, więc do usłyszenia. Wyszedłem na chwilę, żeby zastanowić się nad czymś. Otóż uderza mnie to, że te małe drużyny, które pracują na hackathonie raptem przez kilka dni razem, tak naprawdę mają dokładnie te same problemy, co wielkie i małe organizacje, z którymi pracuję na co dzień. To znaczy, ktoś wpada na pomysł, ktoś dobiera technologię do tego pomysłu, zupełnie nie zastanawiając się, czy ta technologia odpowie na jakiś realny problem, a potem wszyscy lecą na łeb na szyję i projektują coś, co tak na końcu często nie nadaje się do niczego i nie odpowiada na żadną realną przypadłość żadnej istniejącej osoby. I kiedy uświadamiam to tym ludziom, to łapią się trochę za głowy, bo jest to sposób rozumowania dla nich zupełnie niezwykły. To jest bardzo interesujące, bo chociaż w życiu codziennym ta logika jest obecna cały czas, to wydaje się, że kiedy produkujemy software, nagle wyparowywuje. Gdzie? Dokąd? Zastanówmy się nad tym czasem, kiedy dłubiemy coś przy ekranie, czy kiedy robimy kolejne warsztaty z klientem. Czy my tak naprawdę odpowiadamy na jakiś realny czyjś problem, a jeżeli nie odpowiadamy, to po co w ogóle się tym zajmować? Jestem tutaj z Easy, która jest
naprawdę potężnym mózgiem. Dziewczyna tutaj montuje jakiś system, który składa się z różnych sensorów hardware'owych i będzie to do czegoś podłączać, więc pomyślałem, że porozmawiam z nią o tym. Ona jest troszkę zestresowana, no ale spróbujemy i włączam się na angielski, także przepraszam za to, ale inaczej się nie da. Hi, Izzy. How are you doing? Hi, not bad. How are you? I'm fine, thank you. What are you working on? So, we're building a device to measure your waist-to-hip ratio. Okay. Every morning when you brush your teeth, so you can build up a graph of data to sort of monitor your overall health. That's pretty awesome. How does that work? Do you use like some hardware sensors for this or? Yeah, so we've got a resistive wire here that I've just put a straw over. This okay. is strictly prototyping. So what we're going to do is as the device extends, as you put it on and the device stretches, the wire is going to shift underneath two sensors that will be here. Giving you a slight change in your resistance. Alright. This is only a prototype, we'd use a strain gauge if we had one, but it's a hackathon. Of course, yeah, sure. So here's the main device. That's amazing, check this out. It's like a belt you kind of put around yourself. Like that, yeah? Yeah. And then this is going to go across here. And then as you put it on and stretch, you can see that the resistance across that wire is going to change. And that's going into like this small, tiny computer here. Yeah, into the Arduino for now, Arduino, of course. Yeah, so like this is what it looks like. Lots of like, you know, strange wires strange hanging. Wires. Yeah. And it's just a simple voltage divider circuit. We were drawing quite a high current for a while because okay. this wire we got from a vape shop. Okay. And it's not very high resistance, but it was the best we could do at the weekend. So, yeah. Awesome. Yeah, that's quite striking. Jak widzicie, tu się naprawdę dużo dzieje. No nie? I ludzie budują tu takie rzeczy w ciągu 2-3 dni. Naprawdę bańka paruje. No zobaczymy. Ciekawy jestem, jak wyjdzie to w prezentacjach. Thank you very much. My pleasure. Thank you. This is awesome. Thank you. No więc tutaj znalazłem dwie inne koleżanki, Krystyna i Jamila, i one odpowiedzą wam o swoim projekcie, który jest naprawdę niezły. So let's just switch to English now. You should be able to see me, see us. Hey, yo. Hi. So, hey, can you please tell me what your project is about? So, we've come up with an app called Nourish Me that provides people with the ability to... Just use your own words, like, yeah, you know, words. Take it easy. Yeah, so they can choose recipes uh-huh. that are personalized to them, uh-huh. And the app learns over time. So it learns that they like a particular thing, and then it suggests. And it's for diabetics, isn't it? Or generally for people who all people yeah. who have been diagnosed with a specific condition that requires them to change all right. their dietary. So diabetes is included in that. One of these things. Got cardiovascular disease. Okay. Celiac disease and. Oops. All sorts of things like that. Uh-huh. You can also then add, if you've got any allergies or intolerances, you can add that as well. But also, the quite exciting thing about it is with the QR code and linking up to the patient record, okay. we can then, for example, if they get a blood test taken mm-hmm. And it says that they're low in iron, for example, they've got anemia, that'll then feed back to the app and they'll get more recipes that can provide them with higher iron sort of recipes. Yeah. So everything's going to be automated in that sense as well. That's pretty awesome. Yeah. And I've seen these guys presenting, these ladies presenting together with their colleagues, and that was just like basically really, you know, striking. They got their business case very like sorted pretty well, and I mean it's just beautiful. So thank I'm looking forward to seeing the presentation in the evening and all the best. And I won't tell you that, I can't really tell you that, but I think, you know, you are favorites of quite a few people so far, so... Thank you very much. Awesome, good work. No więc tak, dziewczyny naprawdę przywaliły z grubej dudy i to, co zrobiły, miało ogromny sens, więc teraz pewnie myślą, że je obrażam. I'm not insulting you, I'm just saying how cool you are. I zobaczymy, co wyjdzie w prezentacji. Czajcie to, spróbujemy obczaić całą tą grupę ludzi, którzy się ustawili w kolejeczce. Thank you.
i oni wszyscy się przygotowują do tego, żeby tu zaprezentować, co wywalczyli. A Tomasz wierci. Wow. Znalazłem kolejną ofiarę, to Jonathan, który przy okazji jest moim sąsiadem, o dziwo, a także jednym z moich studentów, który opowie nam trochę o hackathonie. So, Jonathan, what's that experience like for you, the hackathon experience? I think it's really exciting. It's very refreshing to work with different people from different backgrounds. It's great to come up with new ideas and try to communicate them to different people. I'm having a great time. Yeah. All right. Really, and you're a developer, yeah, like a, you know, to be a junior software developer. So how do you think? What's the learning for you from this? Like, you know, what would you say? I would say it highlights for me again that the product development and software development is 80% thinking and talking, and only 20% actually coding. It's not so important to know how to do every type of syntax. It's more important to understand the problem and find the right way to solve it. Awesome. Thank you very much. Enjoy the rest of the evening. Thank you. Cool. Przygotowania trwają. Przygotowania w toku. Are you guys rehearsing? Yes, we are. Yeah, and how is going? It's good, fine. We're staying under time, but we're talking quite fast. But should be fine. Okay, all the best. Thank you. Zaraz zaczną się prezentacje. Postaram się nagrać jedną czy dwie najlepsze. Zobaczcie, tam już wypełniło się ludzi. Będzie dobrze. So if you want to go to your boxer and they tell you that you no longer follow your own agenda, how would you want to start? Our market research shows that 71% of people who have a condition that requires a special diet don't currently use something to help with this, and only 9% of people have seen their dietitian. So I'd like to introduce you to Nourish Me, an iOS and Android app that we developed, designed and developed to help empower people to manage their own nutritional health. So let's rewind and put a step back. You left the doctor's office and you received an email from your doctor. And the email contains a link to Nourish Me and the QR codes. You download the app and you scan the QR code, which contains your personal dietary information, and you're ready to go. Then you can start swiping left and right to choose recipes that you want to cook. And as you use the app, it learns your preferences and makes recommendations based on your tastes and also your dietary requirements. You can share, you can post comments, and you can share your own recipes, and you can also order ingredients. So let's start. A więc prezentacje się skończyły. Było naprawdę grubo, interesująco. Wydaje mi się, że wiem chyba, kto ma duże szanse na wygraną, ale tak naprawdę to zobaczymy. A właściwie to dziwnie mi o tym mówić, bo przecież zobaczycie to na wideo za 3 sekundy albo coś w tym stylu. No ale to ja jeszcze tego nie wiem, kiedy to nagrywam. Więc jestem pod dużym wrażeniem i chociaż zmęczony, to czekam jakichś ciekawych rezultatów tego wszystkiego. Zobaczmy, co wyjdzie. Jest trochę ciemno i niewiele widać, ale za mną pracują sędziowie i oceniają wszystkie te wygibasy. Zobaczymy, co się urodzi. Jestem podekscytowany, czego też nie widać. Wszystkim skończyło się, pora się zwijać do domu. Jak widzieliście, działo się naprawdę sporo i było to dla mnie ciekawe doświadczenie. Myślę, że nauczyłem się dużo, poznałem paru ciekawych ludzi. Networking na takich wydarzeniach jest fantastyczny, naprawdę fenomenalny. No i w sumie, szczerze mówiąc, chętnie skoczę na mój następny hackathon, na to już będzie któryś z kolei. Bardzo fajna sprawa, naprawdę polecam, jeżeli coś takiego dzieje się w waszej okolicy. Do zobaczenia.
No więc jesteśmy w domu, jestem w domu, jest dzień następny, składam dla Was ten materiał i zaraz będę go wrzucał. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Tak naprawdę ten hackathon i inne tego rodzaju wydarzenia to są świetne okazje do tego, żeby będąc niedoświadczonym UX-em zdobyć trochę wiedzy, poznać nowe osoby. Dlatego naprawdę nie uciekajcie przed tego typu rzeczami, tylko wbijajcie na wszystkie, na które możecie. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby się rozwijać. A druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że myślę, że vlog zagości w moim repertuarze na stałe. Nie wiem jak często i nie wiem na ile będzie to sensowne, ale myślę, że jeszcze nie raz się zobaczymy. Miłego poniedziałku. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał na YouTubie i żeby obserwować Face'a, bo tam wszystko będzie się pojawiać. Do zobaczenia. Pa!